Osprzęt do przyczep podłodziowych to nasz dzisiejszy temat. Ja jestem Maciej, to jest Akademia Chopinelli. Zapraszam. Rolki, deski odbojowe czy całe zestawy rolek. Pewnie zastanawiacie się, kiedy macie już przyczepę, co byłoby najlepsze do podtrzymywania waszej łódki na tejże przyczepie. I dzisiaj sobie właśnie o tym porozmawiamy, na co zwrócić uwagę, jeśli sami sobie przerabiacie lub przy wyborze już samej przyczepy, na co zwrócić uwagę, kiedy kupujecie nową przyczepę, co powinna mieć, czy rolki, czy deski odbojowe. Łódź spoczywająca na przyczepie cały swój ciężar musi oprzeć na bardzo niewielkiej powierzchni i teraz istotnym jest, gdzie ten ciężar zostanie przeniesiony na kadłub. Najlepiej, kiedy większość ciężaru łodzi spoczywa na tak zwanej stępce, na kilu. I do podpierania kila najlepiej będzie używać rolek kilowych. Tego typu, zależy jak macie ukształtowane dno łodzi. Jest jeszcze kilka innych, link będziecie mieli na dole w opisie. Rolki i nie tylko. Są wykonywane z dwóch podstawowych materiałów. Z gumy, tak jak te na przykład, które mam w rękach, bądź z plastiku, tak jak na przykład te. Oczywiście plastikowe rolki będą nieco tańsze, jednak mają tą wadę, że dużo słabiej przenoszą wszelkie obciążenia w czasie jazdy, gdzie przyczepa podskakuje lekko na jakichś wybojach. Lepiej przenoszą te obciążenia i rozprowadzają je na całą rolkę. Lepiej znoszą te obciążenia rolki wykonane z gumy. I tutaj znowu dzielimy je na dwa podstawowe typy. Z gumy tak zwanej niebieskiej, która nie zostawia śladów na kadłubie łódki, oraz czarne, nieco tańsze, które przy odpowiednim ułożeniu łodzi potrafią zostawić niewielkie ślady, choć nie zdarza się to zbyt często. Ile zastosować tych rolek na dno łodzi? Oczywiście im więcej, tym lepiej. Jednak nie można też przesadzić ani w jedną, ani w drugą stronę. Korzystnie jest, żeby taka rolka wychodziła gdzieś co około metr powinna być zamontowana na przyczepie, aby tych punktów podparcia było tam powiedzmy 3 lub więcej niż 3, w zależności oczywiście od długości łodzi, bo przy 7-8-metrowych łodziach będzie to 6-7 takich rolek na kilu. Oczywiście na samym kilu łódka nam się nie utrzyma i będzie się przechylać na bok, w lewo bądź w prawo. I żeby tego uniknąć, stosuje się podpory boczne. W naszej ofercie mamy gotowe podpory boczne, na przykład tego typu. Tu jest jeszcze taki profil, który wchodzi w to. To wszystko można zmontować sobie przy pomocy takich zaczepów. Za chwilę wam pokażę dokładnie, jak to się składa. Ten typ podpory ma tą fajną zaletę, że po zamocowaniu go do ramy przyczepy można go bardzo łatwo regulować góra-dół przy pomocy tego gwintu. Po prostu obracamy i zmienia nam się jakby długość całej tej podpory. Bardzo fajne urządzenie, to jest na czterech rolkach, a więc ciężar naszej łódki, który będzie napierał na to, będzie się rozkładał aż na cztery rolki, więc ta powierzchnia będzie trochę większa niż na przykład w tym przypadku, gdzie mamy tylko dwie rolki. Mamy też wersję, to jest wersja na plastikowych rolkach, mamy też wersję na rolkach gumowych. Ja osobiście jestem orędownikiem desek odbojowych, jeśli chodzi o podtrzymywanie boków łodzi. I tu na przykład mamy taki gotowy zestaw z deską odbojową, akurat tu w kolorze czarnym. Są w wersjach krótkich, tak jak ta, i w przedłużanych, tak, no nie przynosiłem tych dłuższych, po prostu, żeby tu miejsca nie zajmować. I teraz spójrzcie na taką na przykład deskę, to jest akurat kolor niebieski. Tutaj powierzchnia styku będzie bardzo duża, więc jest mniejsza szansa na uszkodzenie laminatu w czasie transportu. No,
jeśli mamy taką roleczkę, no to tutaj powierzchnia styku będzie w tym wypadku bardzo niewielka, bo około tam powiedzmy po kilka centymetrów kwadratowych. Tutaj naprawdę znacznie więcej, także weźcie to pod uwagę. Wiem, że często przy wodowaniu łodzi nie chcecie używać desek odbojowych z prostego względu, że trudniej jest spuścić tą łódkę, ponieważ większe tarcie jest na takiej desce, a rolka jakby to załatwia. No ale trzeba sobie tutaj, że tak powiem, wyważyć te zyski i straty z jednego i drugiego urządzenia, które tutaj nam będzie tą łódkę na boki podtrzymywać. Oprócz tego, że mamy te komplety, tak jak tutaj pokazałem Wam, mamy jeszcze takie roleczki osobno do kupienia w różnych rozmiarach, kształtach. To jest na przykład wersja plastikowa, mamy ją w dwóch rozmiarach. To jest wersja gumowa, też mamy ją w kilku rodzajach, większe, mniejsze, z niebieskiej gumy, z czarnej gumy. Wszystko oczywiście, tak jak powiedziałem, będziecie mieli w opisie. Ostatnia teraz ważna rzecz w tej naszej całej układance to co zrobić, żeby przy hamowaniu łódka nie pojechała nam do przodu i nie uderzyła w samochód. Otóż trzeba ją jakoś przyhamować i do tego właśnie służy dziobnica, która opiera się o dziób łodzi i dzięki temu zapobiega możliwości przesunięcia się naszej łodzi do przodu w czasie hamowania. Mamy wersje czarne i wersje niebieskie, oczywiście w kilku rozmiarach, kształtach, także jest w czym wybierać. Ważnym też aspektem, jeśli chodzi o rolki kilowe, jest kwestia tego, czy rolka kilowa ma tuleję plastikową, czy jest po prostu zwykłym odlewem gumowym. Tak jak na przykład tutaj widzicie, to jest zwykły gumowy odlew, który ma tylko dziurkę na ośkę i to zdecydowanie gorzej będzie się kręcić potencjalnie niż taka rolka, która ma wsadzoną tutaj tulejkę z plastiku, która jakby troszeczkę ułożyskuje obrót tej osi. Dzięki temu to wszystko będzie lżej troszeczkę chodzić. Mamy wersję i bez tulejki i wersję z tulejką w ofercie, także jest w czym wybierać. Przy pomocy elementów, które możecie kupić na naszym sklepie internetowym, można w bardzo prosty sposób, tak jak widzicie, zamocować podporę do ramy przyczepy. Tutaj ten element będzie nam symulował ramę przyczepy i właśnie to jest ten element montażowy. To on tak tutaj jest na razie na szybko złożony, nie dokręcałem tego kluczem, ale mniej więcej rozumiecie zasadę działania tego zestawu montażowego. Mam nadzieję, że to troszeczkę też pomoże Wam w przyszłym montażu podpór na własnych przyczepkach. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, piszcie w komentarzach, spróbujemy się zająć wtedy tym bardziej dokładnie. Jeśli Wam się film podobał, pamiętajcie o lajku. Jeśli chcecie być na bieżąco, pamiętajcie o wciśnięciu subskrypcji. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!